Wiadomości. Niestety zaczynamy od wiadomości. Już znacznie. Proszę, a szkoła zdalnie. Koronawirus. Co, jeśli zachoruje jedyny opiekun osoby niepełnosprawnej? Rzecznik Głównego Inspektoriatu Sanitarnego podkreśla, że logistycznie najtrudniejsze są przypadki, gdy u opiekuna stwierdzi się zakażenie wirusem i zostanie on poddany hospitalizacji. Wówczas jest wysoce prawdopodobne, że osoba niepełnosprawna zostanie również poddana kwarantannie w warunkach szpitalnych. Ponieważ nie ma obecnie możliwości, by pracownicy miejskich ośrodków pomocy mogli udzielać stałej asystentury osobie niepełnosprawnej w jego miejscu zamieszkania. Mamy tygodnie, mamy księgę, mamy ortez. Dofinansowanie do ortez. Dofinansowanie może dostać każdy, kto jest ubezpieczony w NFZ. Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza, który wystawi nam zlecenie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń poszerzono w określonych pozycjach wykazu o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego. Po otrzymaniu zlecenia w formie papierowej od lekarza, należy pójść do wojewódzkiego oddziału NFZ i potwierdzić je. Od stycznia 2020 lekarz może wystawić również zlecenie w formie elektronicznej, wówczas pacjent może udać się bezpośrednio do sklepu medycznego. Kolejny krok to udanie się do posiadającego podpisaną umowę z NFZ producenta lub sklepu medycznego. Wysokość dofinansowania zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu. Nie można liczyć na zwrot kosztów zaopatrzenia na podstawie przedstawionego oddziałowi NFZ rachunku czy faktury, jeśli zakup był zrealizowany przed wystawieniem zlecenia przez lekarza i potwierdzeniem dokumentu przez NFZ. Źródło: mediscast.pl. Zbliża się okres Komunii Świętych. W związku z epidemią pamiętajcie, że możecie przyjąć ten sakrament indywidualnie. Zapytajcie o szczegóły swoich proboszczów. Uważnie, warto zadbać o zdrowie na wszystko na nowy level. Pięknie i szybciej tego czasu nie się przydarzą. Jedziemy? Dookoła? I do domu prosto? Bye! To wszystko na dziś. Jego nie.